Hej, siemanko, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, kochani, wróciłem. Wróciłem z urlopu. Po prawie półtora tygodniowej przerwie znów wracam do nagrywki. Skończył mi się już zapas. W sumie wróciłem wczoraj koło 20, dzisiaj jest godzina 10.43. Jest to dzisiejszy odcinek, więc jesteśmy na świeżo, kochani. Nie wiem, jak mi teraz pójdzie w sumie po tej przerwie. Mam nadzieję, że dobrze, muszę sobie przypomnieć dokładnie, jak ta gra chodziła i jak ją ogólnie przechodzić. Bo naprawdę, naprawdę całkowicie się zresetowałem i to bardzo mnie bardzo cieszy. Bo tak naprawdę teraz mam tak świeżą głowę do nagrywania, że mam na szczęście jeszcze prawie półtora tygodnia urlopu takiego zwykłego, więc myślę, że jakieś nagrywki i streamy pewnie zrobimy. Na pewno zrobimy, nie wiem, czy nawet dzisiaj nie będzie streama. Nawet chyba na pewno będzie stream. Dzisiaj sobie pogramy w League of Legends, więc spoko. Dodatkowo, kochani, myślę nad takim fajnym challenge'em, który myślę, że może się i mi, i wam spodobać. A dokładniej zrobimy sobie taki 24-godzinny stream. No, będzie taki special właśnie na nasze tam chyba 200 subów, z tego co pamiętam. Że ja będę zadowolony i wy będziecie zadowoleni. Oczywiście będziemy grać w League of Legends. Wiem, że bardzo kochacie League of Legends, tak samo jak ja. Dobra. Idzie, jakoś to idzie. Początki mogą być ciężkie, ale myślę, że zaraz szybko sobie to nadrobimy. Ja w ogóle się tak odzwyczaiłem od gadania samemu do siebie. Bo jak mnie patrzeć, to jest takie gadanie samemu do siebie, nie? Ale myślę, że przynajmniej nawet... Ojej. Myślę, że i w grach będzie mi trochę lepiej szło. Bo z tego co pamiętam, ten loch technologiczny dosyć nam ciężko szedł. Ale to nie problem. W ogóle pierwszy raz się chyba spotykamy, że tak naprawdę loch, który zwiedzamy, dostajemy ten bonus właśnie innego lochu słabszego. Dobra, siadło. Więc tak, kochani, już teraz normalnie odcinki pół godzinki jak poprzednio. 20 minutki już kończymy, na szczęście. Bo wiem, że i wam się to nie podobało, i mi się to nie podobało. Że te odcinki były takie krótkie, ale już na szczęście wracamy. Katie Rain oczywiście też wraca. Tak jak wam wtedy mówiłem, no niestety wyszło jak wyszło. Dosyć późno wziąłem się za nagrywanie zapasu na urlop. I tak się ledwo wyrobiłem. W ogóle jest trupek. Mamy notatkę i mamy... rękawica tu nawet nam wpadła i to chyba ta lepsza. Rękawica kapitańska. No właśnie, bo my mamy jeszcze, z tego co pamiętam, łuk. No właśnie, i ten łuk by się przydało ulepszyć, bo on jest prawie że najlepszy, a taki łuczek fajnie by było mieć. Te stwory są ogromne, wyglądają jak golemy, ale zrobione są z żelaza i tej dziwnej niebieskiej energii. Pieczone jak ogień lub trucizna, ale nie zostawia śladu. Oho, takie buty. No i właśnie, kochani, również... Ojej, dobra, wiem co to jest. To jest ten pseudoloch. To jest ten pseudoloch. No dobra, wchodzimy do niego. Chcieliście DLC, to mamy DLC. Mamy DLC. I tak jak właśnie, kochani, powiedziałem, Katie Rain wraca. Wracają również odcinki pewnie z Ancient Dungeon. Bo ja ostatnio nie nagrywałem tego dosyć sporo. A i wam się to podobało i mi się to w sumie podobało. Ojej, masz tych dziadu. Padł. Ty, kościotrupek. Poszedł mi stąd. Mamy pierwszą skrzynkę, mamy spawarkę chyba, z tego co widzę. Tak, mamy spawareczkę i mamy również akumulator. To było chyba do czegoś potrzebne. Naprawdę? Jeszcze mnie trzasnął? Co to jest? Tego nie znamy. Tego nie znamy ewidentnie. W ogóle ta podróż, jak ja naprawdę nienawidzę latać. Strasznie się wczoraj zmęczyłem tą podróżą. Po prostu nienawidzę latać. Może nie o to chodzi, nawet że się boję tego latania, czy coś w tym stylu. A jak ciebie zaatakować? Trzeba coś zabić? Tą kulkę pewnie trzeba zabić, nie? Nie, teraz cię można walnąć, dobra. Czyli ciebie po prostu trzeba przetrwać czasowo. Mamy jakieś elektrody. Przedmiot musi znajdować się w lewej lub prawej części torby. To nie jest problem. To nie jest problem. Żaden problem.
Aha, to chyba ściągnęło klątwę. Albo coś straciliśmy. Albo coś straciliśmy. To jeszcze spawarka. Dobra, na prawo. Jest git. Jest git. Tu będzie boss pewnie. Czemu jemu HP nie spadło? O nie, spadłem. Dobra, siadło, ale dużo HP straciliśmy. I mamy łuk. Artefakt zniknie po wyjściu z lochu. Mamy nowy łuk. Dobra, co ten łuk nam daje? Najpierw sprawdźmy. Wybuchowy łuk. Zaawansowany łuk, który pozwala na posyłanie wybuchowych strzał po transformacji. Tylko ta transformacja zawsze nam zabiera życie, rozumiem, tak? Zaiste tak. Dobra, zmieńmy sobie. Tylko tak. 714, tak, to nam zawsze zabiera. Zawsze nam zabiera HP. No trochę to słabe, powiem szczerze. Naprawdę to jest słabe pod tym względem. Ja sobie ten łuk na pewno przełożę na górę. Żeby go z pewnością nie stracić. Bo ja wiem, że ja czasem potrafię przegrywać, więc wolę lepiej się zabezpieczać. W ogóle chyba jakiś przester zrobiłem przypadkowo, sorki. Czasem tak mam. Czy nam się zresetowała mapa? No jaja sobie robicie, naprawdę? O nie. Musimy ich pozabijać szybko. Jeszcze jeden? No dobra, siadło. Pięknie siadło, mamy oczywiście itemek do upgrade'ów. Tylko mi się wydaje, że ja powoli... Tylko nie mogę tego zrobić. Musiałbym tu zostawić jakieś skrzyni. Bo mogę się cofnąć. Mamy 27 tysięcy, więc to jest luzik. Mogę się cofnąć, zostawiając w sumie łuk, który mamy tu. Ja go mogę zostawić tak. On zniknie po wyjściu z lochu. Tylko pytanie, czy znikną również przedmioty, które są tutaj. Właśnie tego kurde nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Tu nic nie możemy wziąć. Dobra, zostawimy sobie tą. Mam nadzieję, że te skrzynki się nie zresetują. No dobra, spróbujmy się... O, nie możemy się co? 60 tysięcy! No to lipa. I to wielka lipa. Według ceny. Ognioodporne ubranie nam nie jest potrzebne. Arkusz pustynnej stali był dosyć drogi, z tego co pamiętam, prawda? Chyba nawet go nie sprzedawaliśmy. Nie, sprzedawaliśmy 2750, no właśnie, jest dosyć drogi. 550 piasek. Aż tak nam to nie przeszkadza w sumie. Rtęć była po 1700. Odłamki kryształu 550 sobie też sprzedamy. Ulepszone drzewo 5000. Nie, to na pewno nie. Ale to możemy sobie sprzedać. Nie jest nam tak, nie jest nam tak potrzebne aż nadto. Wzięte wszystko. No i dobra. Teraz jeszcze musimy sobie ogarnąć ten łuk. Żeby go przenieść tam, gdzie on był. Bo jednak się nie cofamy, więc trochę byłoby przykro to stracić. Skała wolframowa, to możemy sobie wziąć tu. Tylko ta spawarka nam jeszcze tu będzie niszczyć. Dobra. Jest w miarę. Siadło. O. Nie wiem, czy on nie wybucha. A mi się wydaje, że on właśnie... Tak, on wybuchał. On wybuchał, dziadyga. Ja pamiętałem. Spokojnie, nie krzyczcie. Te stripsy też nam były potrzebne, z tego co pamiętam. Akumulator trójogniowy. Czy tam ta galereta jest tak potrzebna? No skałę wolframową jedną możemy sprzedać, bo ona i tak się, jakby nie patrzeć, nie zestakuje z niczym, czyli będzie nam tutaj wadzić niestety. Znaczy ona może by się zestakowała, ale mamy trzy w sumie przeklęte, więc to nie jest problem. No sprzedam, trudno.
Wow. Au, bolesne. Bolesne w cholerę. Trzeba cię szybko usunąć. I usunięty. Ta folia chyba też była nam potrzebna do czegoś, tylko nie pamiętam. Drut do spawania. Tego nie ogarnęliśmy. Magnetyt. 880 magnetyt nam nie jest potrzebny. Dużo folia bardziej się przyda. I tu jest chyba bosik już. Nie jeszcze. Ten wybucha dziad. No, dobra, żyjemy. Żyjemy i mamy się dobrze. Git. Cewka Tesli. No to wygląda jak zwykła cewka, no ale dobra. Czego ja nie chcę? Ile ta folia? 2400, no właśnie, no właśnie. Kable. 2800, też drogie. Też drogie. Kurde, no. Akumulator? 300. Świetnie. 17 tysięcy, no tego to ja na pewno nie odpuszczę. To 12. No i Shiro ma problem. Shiro ma problem, bo nie wie, co może sprzedać, czego nie może sprzedać. Czekajcie, ja się muszę zastanowić. Ja się muszę zastanowić, co ja mogę, a czego nie mogę. Tu są dwa akumulatorki. Wymienimy je na to. To możemy sprzedać. Jednak zawsze nam troszeczkę więcej tego zostanie. To nie wiem, co to jest, więc to od razu selam. No chyba, że uzbieramy to 60 tysięcy. Kurde, za 16. Jest szansa, że jednak uzbieramy te 16 tysięcy. 60 tysięcy. Ale trochę boli to, jak widzę, jak to wszystko się sprzedaje. Dobra, mamy 60 koła. Mamy 60 koła. Więc tak, możemy teraz to przenieść. To wziąć. To możemy przenieść i to wziąć. I teraz tak. Na pewno będę chciał ten łuk ściągnąć, bo on zniknie po wyjściu On zniknie po wyjściu z lochu. Więc jego musimy na pewno wsadzić tutaj. I tak, co będę chciał wziąć? 1700, 7,5, 2300. Będę chciał te dwa przedmioty wziąć. Myślę, że to jest najbardziej odpowiedni build, że tak powiem. Dobra, i na szczęście uzbieraliśmy do 60 koła, więc zwiększymy nasz run. Tak zostało nam 333 HP. To już dużo nie jest. To już dużo nie jest. Dobra. Żadna ucieczka. To jest tylko przerwa techniczna. Żadna ucieczka. Dobra, mamy dzionek. Akurat sobie jeszcze sklepik otworzymy. Czego my w ogóle potrzebujemy do upgrade'u? Chcę ulepszyć ekwipunek. Aha, czyli tą opończę też mamy ulepszoną. Czyli dwóch przedmiotów jeszcze nie mamy ulepszonych. Żelazne buty, żelazny napierśnik, żelazny hełm. Oho. Tak, to już mam żelazny hełm 4. I to będzie ta. Wolfram i stripsy. No właśnie, ale 200 tysięcy na jedno ulepszenie. To jest od cholery i ciut, czyli nam kasy non stop brakuje. Teraz nam brakuje kasy i będziemy mieć w teorii chyba już najlepsze rzeczy. Prawda? Tak samo jeżeli chodzi o bronię, to już mamy tutaj chyba najlepszy, tak, najlepszy nakle. No i ten łuk mamy chyba ten. I też moglibyśmy już ulepszyć. 512 tysięcy. Dużo. Dużo. Dodamy sobie do listy życzeń. Czy to gdzieś się pokazuje? LT? Tak, ej! To my tu możemy sobie dodawać do listy życzeń, ja nie wiedziałem o tym. No to do listy życzeń. I to do listy życzeń. O, właśnie to. Dobra. I na tym skończymy chyba, tak? Tak, idziemy sobie do sklepu. Otwieramy ten grajdołek. Nasza paniusia oczywiście jak zwykle próbuje nam coś doradzić. Rękawice kapitańskie nie wiem, po ile sprzedawać. Naprawdę nie wiem.
Zasilacz. Czego my potrzebujemy najbardziej? Stripsów, wolframu chyba? Prawda? Bawarka, drut. Drutu dwie sztuki. Tak, czyli 4 wolframy potrzebujemy. W ogóle sobie chodźmy to odłóżmy i resztę już będziemy normalnie sprzedawać na legalu, żeby się nie pomylić i znów nie płakać potem, że nie mamy jakiegoś przedmiotu. Jak to się ładnie odznaczyło. Ej, fajne. Ja tego nie wiem, nie wiem, czy to w DLC dodali? Czyli tak, 4 wolframu i 6 strip... 4 stripsy. 4 wolframu i... Kurwa, 4 wolframu? Tak, 4 wolframu i 4 stripsy. No to w sumie to już możemy sobie ogarnąć. To już możemy sprzedawać. Stripsy oczywiście przeniesiemy. Dobra. I tu jeszcze na ten łuk była potrzebna spawarka razy 3 i drut razy 2. Tak, tak. Drut razy 2 i spawarka razy 3. W sumie tu są akurat 3 spawarki, więc spoko. I drut razy 2. I drucik razy 2. Dobra. I resztę możemy już na handelek śmiało brać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurde. Walka razy 3. No dobra, przynajmniej sobie połączyliśmy wszystko. Walka razy 3 i drut razy 2. No i potem ten wolfram jeszcze zbierzemy. Dobra. Mamy wszystko jak chcieliśmy. Fajno. Czy to było już? Tak, to już mieliśmy. Kabelki też mieliśmy. No fajne ceny tu ogólnie są. Fajne. Nie mam swojego cennika włączonego, więc go dopiero włączę od następnego odcinka niestety. Będę się starał sprzedawać to, co w tej chwili już mamy zapamiętane. 5000, spoko. Dobra. Będziemy raczej otwierać zaraz grajdołek. O, i fajnie. Otwórzmy ten przybytek nasz piękny. Koleżanka będzie tak samo, jakby nie patrzeć, broniła nas przed złodziejami, to też jest spoko. O, ale naprawdę, moja głowa jest zupełnie teraz na innym poziomie. Totalnie na innym poziomie. Człowiek tak sobie wypoczął. Się odciął od tego YouTube'a. Naprawdę już w pewnym momencie naprawdę byłem chyba przegrzany tym wszystkim. Już byłem totalnie przegrzany, a teraz pięknie. Człowiek siada do nagrywania, ma o czym opowiadać. Przynajmniej. Wynocha. Już, nie ma, spokojnie. W ogóle ten nasz Pike w komentarzach robi robotę całkowitą. Tak mi podbija pięknie filmy komentarzami, że to szok. Pike, jestem twoim dłużnikiem. Weź udział. Od jutra postaram się wrzucić Katie Rain. Postaram się, ale nie obiecuję. Lampa elektrodowa. Elektrodowa czy elektronowa? Elektronowa, przepraszam. Dobra. Sprzedaj. No tu już ładnie leci wszystko. Te blachy. Dobra, fajnie, wszystko jest. Mam nadzieję tylko, że nie trafi się złodziej. Kasiora leci i leci. No ty kradzieju. Co ty sobie myślałeś? Czy my coś zrobisz w bambuko? Gdzie musi sobie jeszcze zwiększyć się prestiż tego sklepu? Jakieś może ozdoby pokupujemy. Dobra. 239 tysięcy. A ile było nam potrzeba na ten łuk? No i dobra, no materiały może i są, ale nie ma kasy podanej. Questów na razie nie przyjmuję, więc wynocha mi stamtąd.
To sobie na razie możemy odłożyć. Ten drut tutaj jest nam potrzebny, z tego co pamiętam. To możemy sobie sprzedać bez problemu żadnego. Mamy puste skrzynie, ej. Się opierdzielamy. Już. No weź. Dobra, czego ty chcesz? Notki marionetki magika. Nie mogę. Żyzna gleba. Też nie. No, sprzedaj. I tak, możemy jeszcze to wystawić bez problemu. To też możemy i to też możemy. Kupować. Oho, złodziej. Nie można go wyprosić? To jest chyba ten, co kradnie kasę. Trzeba się pilnować. Dobra, 400 tysięcy zrobiliśmy, fajnie. No chyba, że zaraz ten ciućmok ukradnie. Co wątpię. Może jednak nie ukradnie. Przecież mu nie będę chciał pozwolić na to. No, wykupcie wszystko i będzie fajnie. O, nie to. Dobra, akumulator. Do dnia 25 za 110 tysięcy. No tak trochę mało, no dobra, ale niech będzie. I to nie. Tego nie, niestety tego ci nie załatwimy. Nie spróbował nic ukraść? Dziwne. Wrócił cymbał. No pustki w sklepie, pustki. Wszystko wykupione, że się spóźnił troszeczkę. Wynocha wszyscy. No i super, towar wyprzedany do cna. Bardzo się z tego cieszę. Ile zyskaliśmy? Ile? 521 tysięcy. No pięknie. Super. Teoretycznie nam chyba po 200 ileś tysięcy było potrzeba. Jeszcze sprawdzę przy okazji. Mm, 200 tysięcy. Czyli możemy w sumie ulepszyć sobie już na maksa wszystko. I powinno nam starczyć jeszcze w razie czego na wyciągnięcie się z lochu. 360, tylko no dużo będziemy brywać jeszcze, nie? No dobra. Będziemy mieć full set. A, jednego stripsa nam brakuje jeszcze, kurde, zapomniałem o tym. Dobra, czy mamy wszystko puste? Mamy puste. Nie mamy potek żadnych, potki by się przydały jednak. Zawsze to jakieś DPS-y. Tfu, DPS, zawsze jakiś żyćku. Żyćku, syćku. To są te małe potki. W ogóle ja nie potrzebuję łuku na razie. Przynajmniej nie na daną chwilę. Mam nadzieję, że ten łuk jednak został tam w tym miejscu. To prawda, pewności mieć nie mogę, ale zawsze. Dobra. Są poteczki. Są giereczki. Idziemy dalej do lochu. Do lochu. Teleportuj się. No i zajebiście. I teraz sprawdźmy, czy jednak to działa tak, jak myślałem. Działa, jak myślałem. Zarąbiście.
To sobie możemy przełożyć tu. Mamy jakiś tam łuczek przynajmniej na jakieś walki. Mamy tam jakiś łuczek przynajmniej na jakieś walki, to żebym kurwa powiedział. Dobra, no musimy cofnąć się w dół, tak? Tak. To możemy z nim... Ej, nie chciałem tego. No. I tak musimy teraz przejść przez te lochy. Dobra, bez straty HP. Poliki, ja tam widzę trupa jeszcze w prawym górnym rogu. Ja go nie widziałem wcześniej. Będzie czytanka, czy nie będzie czytanki? No i chyba coś się zbreakowało. Dobra, to czytaliśmy już. A mamy tutaj te tarczki, ja zapomniałem o tych tarczkach. Ktoś mi się, kurde, przycisk ataku zacina w napadzie. Brawo, Shiro! Brawo, Shiro! Po prostu... Shiro malepa. Au! No naprawdę, tak cię slime obrobił. Czy ktoś znalazł ten szary totem z zielonym szlamem? Otwiera on wszystkie komnaty, nawet ze strażą w środku. Może nie powinienem zadawać pytań w tej kwestii. No już raczej ci to nie grozi. To już ci raczej nie grozi. Będę musiał chyba pada zmienić. W następnym odcinku. O, tu nie ma przejścia? Nie ma. Szkoda. Dobra, boss jest w prawo i w górę. Pyk. No jak? Ty głupia... Huk wie co. Tutaj tego... ja o tym zapomniałem chyba. Albo nas tu nie było w ogóle. Też tak może być. Przedmka w górę. Nie, w lewo polazłem. O nie. Nie ma. Esa. Nie było mnie tu. To dobrze. W sumie dobrze wyszło. Więcej lutu. I tu idziemy w górę. No nie, minus 100. Kurde. Dobrze, ważne, że tu jest teraz nasze oświeconko. Uleczymy się i zaraz idziemy na bossa. Po dokładniejszym zbadaniu sprawy zauważyliśmy, że źródłem błędu w położeniu może być strumień energii wymiarowej. Ale skąd? Miną dziesięciolecia, zanim uda nam się ją opanować. Dobra, potem będzie boss. Ops. Nie. O, prawie się wpieprzyłem. O, nie. Ej, kurde, bo ja przegram zaraz. Bo ja się naprawdę porąbałem, pokićkałem się. No tak dobrze szło. Nie lubię tych ruszających się mobów, czy mobów. Bossów. Naprawdę, one są tak kiczowate do zrobienia. Naprawdę, no jest mega ciężko je trafić. No. Au.
Naprawdę czuć, że dostajemy więcej obrażeń. Dobra, siadło. Siadło. Dobra, moi drodzy, ale w tym miejscu my się rozstaniemy. Mamy w sumie cały ekwipunek, więc ja się jeszcze cofnę, no bo jednak to jest znacznie mniej do zapłacenia za ten powrót. I zobaczymy się w następnym odcinku. Grał dla was Shiro, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się pewnie w następnym odcinku z Katie Rain i z Moonlightera. Trzymajcie się. Hej, hej.